Na czym polegają warsztaty terapii zajęciowej? Warsztaty terapii zajęciowej to placówka przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, w stosunku do których orzeczono niezdolność do pracy, a które zostały zakwalifikowane przez zespół kwalifikacyjny do rehabilitacji w formie warsztatów terapii zajęciowej. Warsztat terapii zajęciowej jako jedyna placówka w województwie słupskim utworzona została z inicjatywy działaczy Polskiego Związku Niewidomych, jak i grupy ludzi miasta Słupska, którzy swoją pracą świadczą na rzecz osób niepełnosprawnych. Należałoby tu wspomnieć o takich nazwiskach jak pan Tadeusz Piotrowski, pan Jerzy Puchalski, pan Metel Werner z Polskiego Związku Niewidomych, jak również trzeba wspomnieć o pani Ewie Wysockiej, szefowej Wojewódzkiego Ośrodka Zatrudniania i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Słupsku, jak i prezesa Kazimierza Sobczaka, prezesa Spółdzielni Niewidomych w Słupsku. Ta grupa ludzi zainicjowała powstanie tej placówki i w wyniku dwuletnich starań dokonano pewnej modernizacji i adaptacji pomieszczeń w siedzibie Spółdzielni Niewidomych, przystosowując je dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie koszty z tym związane zostały sfinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na dzień dzisiejszy w placówce przebywa 35 uczestników z różnymi schorzeniami. Są uczestnicy ze schorzeniem narządu wzroku, ze stwardnieniem rozsianym, z zespołem Downa, ludzie upośledzeni umysłowo w stopniu znacznym bądź umiarkowanym, ludzie ze schorzeniami aparatu narządu ruchu. Warto powiedzieć, że w tej placówce blisko 80% uczestników stanowią ludzie, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Jest to dla nich zarazem pewna forma nauki, zdobywania wiedzy, ćwiczenia pewnych umiejętności, które w przyszłości mogą im posłużyć do podjęcia pracy zarobkowej bądź podjęcia jakiegoś szkolenia w konkretnym zawodzie.